Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu ogólnym na miesiąc listopad bieżącego 2023 roku. Dzisiaj zrobię dla Was rozkład przy pomocy tarota Telema, następnie wylosuję dla Was jedną kartę z afirmacją z serii Potęga Myśli Odnajdź Siłę w Sobie. Tradycyjnie przypomnę, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne, każdy z Was ma inne życie, inną jego historię. Dlatego zawsze wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują, które z Wami rezonują, resztę odrzućcie. No i zapraszam do odsłuchania filmu z Waszym znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Zapraszam również do obejrzenia horoskopów na rok 2024 na moim kanale w zakładce playlista bądź wideo. Musicie sobie poszukać tematycznie. Są już filmy roczne dla wszystkich znaków zodiaku, więc te osoby, które są zainteresowane, serdecznie zapraszam. No dobrze, karty są już potasowane. Przechodzimy do rozkładu, już je przekładam i zobaczymy, co tam ciekawego listopad dla wagi zapowiada. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc listopad, 10 buław. Co lub kto pomaga bądź przeszkadza? As denarów. Wasze działania w miesiącu listopadzie. Cztery miecze. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Karta głupca. O kim, o czym waga myśli? Co planuje? Co analizuje na listopad? Sprawiedliwość. Połowa miesiąca. Siedem mieczy. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak Wy się czujecie, jak postrzegacie całą tą sytuację. Karta śmierci. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na Was. Sześć mieczy. Obawy bądź nadzieje. Szóstka buław. I moi kochani, koniec miesiąca. Cztery buławy. Super. Dla czytania mamy rycerza denarów. I królową mieczy. Dobrze. Dobiorę sobie tą siódemkę mieczy. Mam nadzieję, że ona jest w pozytywnym znaczeniu, chociaż to negatywna karta. Być może o czymś macie nie mówić na razie, nie rozpowiadać, zachować dla siebie, dyskretnie obserwować otoczenie, bądź pośpieszyć się z jakąś decyzją, z jakąś rozmową. O co tutaj chodzi? Siódemka mieczy. Tak, jakaś rozmowa. Bardziej dynamicznie działać, szybciej podejmować decyzje, zorganizować się. Ale uważajcie też, bo ktoś może plotkować za Waszymi plecami, bądź Wy unikajcie plotek. Bo prawdopodobnie ta osoba, z którą plotkujecie, powtarza to dalej. Dobrze, moi kochani. Jesteście w energii dziesiątki buław. Dużo pracy. Przede wszystkim te wagi, które mają pracę, myślę, że obłożone są teraz jakimiś obowiązkami. Macie zajęcie, macie co robić. Potrzebujecie odpoczynku, marzycie o tym odpoczynku. Problemy z kręgosłupem, problemy ogólnie z koncentracją.
brakuje Wam sił, ciągle jesteście zmęczone, niewyspane, senne, moje kochane wagi. No siedzicie po nocy i tutaj pilnie pracujecie nad czymś, może własna działalność, może praca na etacie, nocne jakieś zmiany. Ale to przełoży się na dobre pieniądze i tutaj no faktycznie warto troszeczkę się poświęcić, bo wynagrodzenie będzie fajne i dawno nie widzieliście takich pieniędzy. Tutaj pomalutku wychodzicie na prostą. Różne sprawy Was też przerastają. Gdzieś tam ugrzęźliście w jakichś problemach, w jakichś dodatkowych obowiązkach. Być może czegoś za dużo wzięliście na siebie i teraz po prostu no, musicie się z tego wykaraskać. Te wagi, które są pracowite, bardzo ambitne, utalentowane, mają jakiś pomysł na siebie, mają szansę w listopadzie tutaj wyjść na prostą finansowo. Warto też dorabiać sobie w domu, bądź dodatkowa jakaś praca, nie wiem, opieka nad dziećmi, opieka nad domem, mycie, sprzątanie, jakieś takie właśnie prace domowe. To też jest fajny dodatkowy zarobek. Dobrze, moi drodzy, jeżeli szukacie pracy, wytrwajcie jeszcze troszeczkę. Ja wiem, że być może na rynku jest ciężko. Trudno jest Wam też znaleźć pracę, zwłaszcza jeżeli niedawno przebyliście jakąś chorobę, jesteście po zwolnieniu, być może był jakiś zabieg chirurgiczny, pobyt w szpitalu, w sanatorium i teraz ciężko Wam wejść w ten nowy rytm, ale praca będzie, więc tutaj nie martwcie się. Myślę, że w połowie miesiąca ktoś się do Was odezwie, ktoś, jakaś firma, pracodawca, do którego składaliście podanie, dowiadywaliście się o pracę. No i dlatego jest ta siódemka mieczy. Pośpieszcie się, tak? Nie unikajcie ważnej, pewnej rozmowy, bo ona no, może tutaj wiele wnieść pozytywnego do Waszego życia zawodowego, tak? Wiele może zmienić. Ktoś Wam pomoże, może wpadniecie na jakiś pomysł, może ktoś Wam coś podsunie. Może właśnie ktoś poszukuje takiego fachowca, jakim jesteście. Ewentualnie, jeżeli własna firma, musicie się rozreklamować. Zwłaszcza w internecie dużo zdjęć, dużo ofert, dużo ogłoszeń, bo jesteście niewidoczni. Niewidoczni. Te wagi, które do tej pory zajmowały się domem, tutaj widzę opieka nad dziećmi, być może byłyście na zwolnieniu macierzyńskim, chorobowym, może nawet jeszcze ciągniecie to zwolnienie w listopadzie, ale pomalutku już rozglądacie się za pracą. Jak najbardziej uda Wam się tą pracę znaleźć. Przeglądajcie ogłoszenia w internecie, bo siódemka mieczy mówi o tym, że coś Wam umyka też, tak? Czegoś nie dostrzegacie. Coś przeaczacie. Więc trzeba sprawniej, dokładniej. No dobrze. Wasze działania? Odpocząć. Przede wszystkim odpocząć, wrócić do zdrowia, coś sobie przemyśleć, na spokojnie podjąć decyzję. Poczekać, aż będzie widać tutaj no, efekty Waszej pracy, tak? Więc tutaj nie śpieszycie się, nie na hura, tylko jesteście cierpliwi w tym, co robicie. Wiecie, że to jest pewny etap, pewien proces, no i nie od razu, że tak powiem, będzie widać te zadowalające efekty. Jeżeli macie problemy z kręgosłupem, bóle kości, bóle stawów, jakieś zwyrodnienia, nie pomijajcie lekarzy, naprawdę warto tutaj się wziąć za siebie, więc te wagi, które mają problemy też emocjonalne, psychiczne, są przeciążone wszystkim, no już nie dają rady, muszą wziąć zwolnienie, muszą wziąć urlop, muszą odpocząć, może gdzieś wyjeżdżacie na wypoczynek, a może po prostu to jest faktycznie zwolnienie lekarskie, żeby zrobić sobie badania, żeby zadbać o siebie, wyciszyć się, dojść do formy, dojść do kondycji, uzdrowić ciało i umysł. Potrzebujecie ciszy i spokoju i będziecie próbowali znaleźć sobie takie miejsce, gdzie, zwłaszcza te wagi, które mają dzieci, te dzieci czasami, no wiadomo jak to dzieci, są głośne, lubią się bawić, ciągle coś od nas chcą, ale rozpraszają Waszą uwagę, tak? Więc może tutaj teraz będziecie mieli chwilę dla siebie, ktoś Wam pomoże, może dzieci wreszcie poszły do szkoły, do przedszkola i teraz macie chwilę, żeby zająć się swoimi sprawami. Tutaj też jakiś nowy początek.
jakiś nowy początek, wchodzicie w jakiś nowy etap, może nowy pomysł na pracę, może pomysł, nowy pomysł na siebie. Jakiś nowy cykl, który się przed Wami otwiera. Może wreszcie chcecie realizować coś, co w przeszłości nie wypaliło. Tutaj możliwa też praca z dziećmi, bądź wykonywanie czegoś dla dzieci. Dobrze. O czym myślicie? Karta sprawiedliwości. No przede wszystkim tutaj dojść do równowagi, tak? Więc waga jest zmęczona, chce być sobą, chce odpocząć, chce zająć się swoimi sprawami, postawić na siebie. Jeżeli szukacie pracy, no to wiadomo, podpisać konkretną, legalną, normalną umowę, gdzie będziecie zarabiać, gdzie będziecie ubezpieczeni i będziecie mogli normalnie sobie zawodowo funkcjonować. Jeżeli macie swój własny biznes, być może tutaj jakieś nowości, które chcecie wdrażać, bądź nie wiem, no, jakaś ważna rozmowa, która Was czeka. Może staracie się o jakieś pieniądze, jakąś dotację. Będziecie składać pisma, dokumenty, wnioski, podania, bo jest szansa uzyskania jakiegoś dofinansowania, więc tutaj warto w miesiącu listopadzie się tym zająć. Więc sprawy prawne na głowie, dokumenty, umowy, ale też orientowanie się w tym, co robicie, bo ta dziesiątka buław może pokazywać, że trochę Was jakaś sprawa przygniotła. Może macie jakieś opóźnienia, jeżeli chodzi o realizację jakichś projektów. Może za dużo spraw. To Was bardzo, że tak powiem, przytłacza. A tu szukacie tej równowagi. I sami jesteście świadomi, że być może popełniliście jakiś błąd, rzuciliście się z motyką na słońce i coś nie wyszło. Więc tutaj umiecie też krytycznym okiem spojrzeć na siebie i przyznać się do błędów. Może potrzebujecie też wyjaśnić jakąś sytuację z drugą wagą. Może wyjaśnienie jakichś spraw, tak jak mówiłam wcześniej, urzędowych, sądowych, które są męczące. Może czekacie na jakąś decyzję. W połowie miesiąca, tak jak powiedziałam, jakieś wiadomości. Natomiast uważajcie, bo ktoś może Was oszukać, wprowadzić błąd, bądź o czymś Wam nie mówi. Ale do tego przejdziemy tutaj, jeżeli będziemy mówili o parach, o związkach. Natomiast pospieszcie się z podjęciem decyzji, jeżeli zadzwoni telefon w sprawie pracy, tak? Bo to jest dobra propozycja i warto tutaj przyjrzeć się temu bliżej. Jeżeli jesteście chorzy, myślę, że od połowy listopada już będziecie mogli wychodzić z domu, kontaktować się z przyjaciółmi, ze znajomymi. To też poprawi Wam nastrój, też Wam doda jakiejś takiej motywacji. Odzyskacie wreszcie siły, energię. Nie będziecie musieli się ukrywać w domu, żeby nikogo nie zarazić, tak? Albo, no, jeżeli to nie jakaś choroba wirusowa, to po prostu dojść do sprawności, do dobrej kondycji. Bo tutaj w Waszych czynnikach wewnętrznych też jest karta śmierci. No, to jest to karta choroby, tak? Ale też kończenia czegoś i rozpoczęcia czegoś nowego. Więc tutaj niektóre wagi są na jakby takim pomoście pomiędzy jednym a drugim. Właśnie nowym cyklem, nowym etapem. Coś zakończyliście, może jakąś współpracę tutaj. I wchodzicie w nową pracę bądź swój własny biznes. Więc zmiany, przemiany, które nie zawsze są piękne i kolorowe, zazwyczaj są bolesne i trudne, ale są świadome. Waga się zmienia, do czegoś dojrzewa. Tutaj też osoby, które być może straciły kogoś bliskiego, potrzebują naprawdę czasu, żeby dojść do równowagi emocjonalnej. I wydaje mi się, że coś wagi w listopadzie zrozumieją. Przestaną też ukrywać się przed całym światem, zaczną wychodzić do znajomych, do przyjaciół, do rodziny, rozmawiać. Troszeczkę inaczej spojrzą na tą sytuację, która ma miejsce teraz. Myślę, że ten ból, ten ciężar po stracie kogoś, kto długo chorował, bądź no, opiekujecie się osobą, która być może leży w szpitalu, jest chora, nie wiadomo jak to będzie, no to Was jakoś tak bardzo mocno obciąża, ale coś zrozumiecie w listopadzie, zmienicie się. Bardziej dojrzale, że tak powiem, będziecie podchodzić do tej sytuacji.
Nawet dopowiem sobie tą kartę śmierci. To jest też uwolnienie się od jakichś zmartwień. Od tego balastu, który być może sami sobie na plecy założyliście. Ale chodzi tutaj o pieniądze, o pracę. Więc pojawia się szansa zarobienia pieniędzy i ten Wasz pomysł, to coś nowego, w co waga wchodzi, przyniesie świetny zarobek. Kończą się też jakieś długi, jakieś zobowiązania. Uda się uregulować jakieś właśnie być może zaległości, czy to u komornika, czy gdzieś tam u jakiegoś windykatora. Więc tutaj niektóre wagi naprawdę wychodzą na prostą. Otoczenie żyje swoim życiem. Nikt się nie wtrąca. Może patrzy troszeczkę w innym kierunku, ale widzi w Was wagi też zmiany, że no jednak radzicie sobie w życiu i jakikolwiek pomysł, czy to zawodowy, czy życiowy, to była właściwa decyzja i kibicują Wam. Bardzo się cieszą, że no, umieliście sobie tutaj z jakąś ciężką sytuacją poradzić. Ktoś może do Was przyjechać z dalekiej podróży, odwiedzić Was, bądź zabierze Was ktoś w podróż. I to może być zodiakalny byk, to może być zodiakalna waga, ale może być też koziorożec, panna, bądź skorpion. Obawy, nadzieje, szóstka buław. Czy wygracie? Czy poradzicie sobie? Czy zażegnacie kryzys? Czy to jest właściwa droga, którą wybraliście? Czy wreszcie pogodzicie obowiązki? Czyli chodzi tutaj mi o pracę, opiekę nad dziećmi, taką organizacją dnia codziennego. Bo wydaje mi się, że Wy zbyt wiele rzeczy chcecie naraz robić i później gdzieś w tym wszystkim no, zapętlacie się, grzęźniecie. Bo brakuje czasu na to, żeby z dziećmi lekcje odrobić, brakuje czasu na to, żeby odpocząć, żeby zająć się swoimi zajęciami, żeby zająć się domem. Właśnie taka organizacja, więc tutaj myślę, że wago, musisz sobie to przemyśleć. I Ty wiesz, że to tak jest, Ty wiesz, i tylko no na razie nie wiesz, jak temu zaradzić. Zdajesz sobie sprawę, że to gdzieś jest problemem, ale myślę, że pamiętajcie, najlepsze rozwiązania przychodzą w ciszy, w samotności, w chwili dla siebie, więc starajcie się tych chwil dla siebie mieć jak najwięcej. Przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie. Te wagi, które mają pracę, mogą liczyć na awans w tym miesiącu. I powiem Wam, że już plotki gdzieś tam chodzą za Waszymi plecami, bądź utrzymywane jest to w tajemnicy, żeby zrobić Wam niespodziankę. I ta wiadomość, że tak powiem, będzie w połowie listopada, lepsza umowa o pracę, premia, podwyżka, jakieś nagrody. No i moi kochani, lepsza praca, jeżeli podejmujecie jakąś nową współpracę, tak? Tutaj no, stała umowa o pracę, dobre wynagrodzenie, więc będziecie zadowoleni. Jest szansa, wykorzystajcie ją. Cztery buławy na koniec miesiąca, więc waga jest spokojna, szczęśliwa, zrealizowana. Być może jakieś wyjście wspólne ze znajomymi, być może jakaś uroczystość rodzinna. Dobre plany na przyszłość. Uda się poukładać, posegregować wszystkie sprawy. Dobre jakieś wiadomości od rodziny. Tutaj też możecie być zaproszeni na ślub bądź wesele. Ktoś na święta do Was przyjedzie i ta wizyta bardzo Was usatysfakcjonuje. Moi kochani, też jakieś tutaj zmiany, jeżeli chodzi o Wasz stan. Jeżeli chodzi o Wasz stan, moi kochani, cywilny. Będziecie się zaręczać bądź nawet planować ślub, bądź na ten ślub ktoś Was zaprosi. Ale wydaje mi się, że tutaj jakaś niespodzianka. Ktoś tam za Waszymi plecami coś uzgadnia, jakieś tutaj będzie, żebyście się nie orientowali, o co chodzi, więc w połowie listopada tutaj będzie fajna jakaś impreza, bądź na koniec listopada, gdzie Wasza druga połówka, z którą jesteście, ale no nie jest to jeszcze związek taki no zalegalizowany, może tutaj konkretnego coś zaproponować, wyznać uczucia i zaręczyć się. Dobrze, moi drodzy. Jakiś wyjazd na szkolenia, które
No, bardzo Wam się przydadzą. Zapoznacie się z nowymi umiejętnościami, zdobędziecie nową wiedzę, bardzo Wam się to przyda. W zawodzie bądź w zajęciu zawodowym, którego teraz się podejmiecie, jakieś pieniądze, jakieś dofinansowanie tutaj też dostaniecie, więc starajcie się, czy to kredyt, pożyczkę, czy jakieś dofinansowanie własnej firmy. Pieniądze na dzieci, rodzinę, więc tutaj jakiś socjal też. Wygrana jakaś sprawa sądowa też może dotyczyć albo pieniędzy, albo majątku, ziemi, gruntu, mieszkania, nieruchomości. Jeżeli czekacie na jakieś pieniądze, bo one już od dawna są przyznane, to w listopadzie, od połowy listopada tutaj powinny być jakieś wpływy na konto. Dużo będzie pracy, ale ta praca przełoży się na dobre pieniądze, więc tutaj nie zrażaj się wago. I warto też dorobić sobie w domu, tutaj chałupniczo widzę, że waga ma jakieś zdolności i może dorobić sobie całkiem sporą gotówkę. Tylko musisz się rozreklamować, żebyś była widoczna w internecie, w prasie, no nie wiem. Bo zobaczysz od połowy listopada, jakie będzie zainteresowanie tutaj jakimiś Twoimi produktami, rękodziełem, nie wiem, czym się zajmujesz, może jesteś artystycznie uzdolniona. Dobrze. Te wagi, które chcą kupić, sprzedać mieszkanie. Pojawi się ciekawa oferta w połowie listopada, też przez internet, no przeglądajcie to. I wydaje mi się, że ona od dłuższego czasu gdzieś tam krąży, tylko do tej pory nie zwracałyście na nią uwagę. Fajne mieszkanie, fajny dom, może chcecie kupić bądź sprzedać, to też ogłaszajcie się, bo jesteście niewidoczni, może wypromować trzeba ogłoszenie. Bo tutaj idzie jakiś klient z pieniędzmi. I albo kupicie fajne mieszkanie, dom, rodzina się ucieszy, pójdziecie na swoje, bądź powiększycie sobie metraż, no, poprawicie warunki, albo uda Wam się zbyć w fajnej cenie nieruchomość, działkę, no nie wiem, co tam macie na sprzedaż. I z tego też będą dodatkowe pieniądze, które pozwolą Wam rozwijać się zawodowo. Tu jakby te naczynia są połączone. Jeżeli jesteście w związku na odległość, ta osoba przyjedzie do Was w tym miesiącu, bądź nawet zaproponuje przeprowadzkę, bądź Wy jej zaproponujecie, więc tu na koniec listopada być może razem będziecie już mieszkać. Może być też tak, że razem wynajmujecie mieszkanie, zdecydujecie się wynająć. W stałych relacjach był jakiś kryzys, trzymaliście się na dystans, ale przez to, że waga była zmęczona, bo miała dużo na głowie, warto szczerze porozmawiać, bo unikaliście jakiejś rozmowy, unikaliście jakiegoś drażliwego tematu, może ze względu na to, że baliście się, nie wiedzieliście, co powiedzieć. Czas tutaj naprawić komunikację. Wydaje mi się, że macie partnera bądź partnerkę, który lubi z Wami rozmawiać, zawsze ma coś mądrego do powiedzenia i na pewno kulturalnie, że tak powiem, na spokojnie będziecie mogli wymienić się swoimi poglądami. Tutaj przez to, że waga zmieni pracę bądź profesję, odzyska nastrój świetny, będzie bardziej taka właśnie wyciszona, spokojna, pozytywnie nastawiona do życia. Może ta praca, w której dotychczas pracowałaś, jakoś Cię spinała, jakoś Cię ograniczała, stresowała. Więc teraz uwaga, no, pokażesz swoje piękne oblicze. Zażegnasz jakiś kryzys i odniesiesz sukces w tym, o czym myślisz. Więc działaj, nie ociągaj się. Oczywiście w swoim tempie, pomalutku, ale zmierzasz we właściwym kierunku. To da Ci poczucie bezpieczeństwa, satysfakcję i równowagę. Pogodzenie spraw zawodowych z życiem osobistym. A na koniec listopada być może jakaś Andrzejkowa tutaj będzie impreza. Gdzieś razem sobie wyjdziecie, bądź u Was będą się gościć ludzie, przyjaciele, znajomi. Miła, fajna, serdeczna atmosfera, tańce, śpiewy, zabawy. No dobrze, moi kochani. W stałych związkach już mówiłam, trzeba porozmawiać. I tutaj też być może partner bądź partnerka coś przed Wami ukrywa. Nie wiem, albo jest to niespodzianka jakaś, albo do czegoś się przyzna. Może organizowany jakiś wyjazd jest, gdzieś sobie wyjedziecie, bo ta podróż była planowana w jakieś piękne miejsce, w którym jeszcze nie byliście, a bardzo waga chciała je zwiedzić.
I tutaj ktoś Was gdzieś zaprosi na jakąś wycieczkę, na jakąś, nie wiem, atrakcję. Miło spędzicie czas rodzinnie. No i oczywiście obchodzenie wszelkiego rodzaju rocznic, czy to związku bycia ze sobą, narzeczeństwa, małżeństwa, jakieś jubileusze, tutaj też będziecie się gościć w jakimś gronie właśnie osób, które taką uroczystość będą organizować, bądź sami być może macie właśnie rocznicę i tutaj partner bądź partnerka sprawi niespodziankę, więc przygotujcie się, że będzie bardzo miły ten listopad. Dobrze, moi kochani, to tyle. Zobaczymy, jaka tu jest afirmacja dla Was. Ktoś Wam odda też pieniądze, bądź Wy będziecie mieli na tyle stabilizację i płynność finansową, że będziecie mogli coś pospłacać, tak? Ale to już mówiłam. Natomiast jedzie do Was zodiakalny byk w odwiedziny, przywiezie Wam jakiś prezent, bądź pożyczy Wam pieniądze. Albo zaprosi gdzieś. No, tu jakieś konkrety będą. Może też chodzi o współpracę na dłuższy okres czasu. Więc odbierajcie telefony, maile, nie unikajcie kontaktu z kimś, bo tu naprawdę jakiś progres jest od połowy listopada. No i oczywiście, jeżeli staraliście się o jakiś kurs, jakieś szkolenie, dostaniecie się i będziecie świetnie sobie radzić, to też Wam później pomoże zawodowo. Afirmacja dla Wagi. Zobaczcie. To jedynie myśl, a myśl można zmienić. Oczywiście, że tak. Zazwyczaj wszystko zaczyna się w naszej głowie i to od naszego nastawienia, naszego myślenia zależy, czy nam coś wyjdzie, czy nie. Jest to trudne zmienić myśli, zwłaszcza jeżeli czegoś się boimy, żyjemy w stresie i akurat mamy jakiś dołek życiowy. Natomiast można to ćwiczyć, można medytować, skupiać się, afirmować. I myśleć o takim życiu, jakie chcecie mieć, a przede wszystkim słuchać głosu intuicji. Jeżeli czujesz, że ta praca Cię wypala, że nic tam już więcej nie osiągniesz, zmień tą pracę. Tu chodzi też o odwagę, taką samodyscyplinę, motywację wewnętrzną, żeby wreszcie tupnąć na głowę i powiedzieć dosyć. Ja nie chcę tak żyć, ja chcę inaczej. Chcę mieć taką pracę, do której chętnie będę chodzić, a nie z przymusu, jak za karę. Chcę mieć takie fajne życie, chcę zrealizować sobie to i tamto. I staram się i robię wszystko, żeby tak mieć. I wtedy mi to wychodzi. No bo wiadomo, jak ktoś się położy na kanapie, ręce pod głowę włoży i będzie czekał, aż mu manna z nieba spadnie, no to tak nie będzie. Dobrze. I czytamy. Nie ograniczają mnie żadne przeszłe przemyślenia. Ostrożnie dobieram własne myśli. Stale odkrywam świat na nowo i wciąż wyciągam nowe wnioski. Chcę się zmieniać i rozwijać. No właśnie, i to jest ta dojrzała przemiana wag. Ty chcesz się zmieniać, odcinasz się od dawnych jakichś chłubionych przemyśleń, nawyków, struktur, w których istniałaś, zaczynasz od nowa. Wiesz, że jakiś progres nastąpił, że od czegoś trzeba się odciąć, że coś już się skończyło i trzeba wejść w to nowe. I ty sobie to uświadamiasz pomalutku. Wiadomo, że zazwyczaj takie etapy też trwają jakiś czas, ale najważniejsze w tej królowej mieczy, że Wy już wiecie, co robić, że podjęliście właściwą decyzję, bo umieliście sami ocenić sytuację, w jakiej się znaleźliście. Więc to nie jest, że ktoś Wam coś podpowiedział, narzucił, tylko to sama waga chce. A jak waga chce, to zabiera się do roboty i działa. I po jakimś czasie ma to, czego chce. I tego Wam, kochani, życzę. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo Wasz film ze znakiem ascendentalnym. Odsłuchajcie sobie też czytania horoskopy na rok 2024. Serdecznie zapraszam na mój kanał. No i cóż, życzę Wam wspaniałego, spokojnego listopada. Zadbajcie o siebie, o swoje zdrowie, bo tutaj widzę, że no, dolegliwości jakieś są. Z kręgosłupem, z bólem stawów, kości, ale też nerki. Nerki, układ moczowy, pęcherz, pilnujcie tego, kochane wagi. No, żeby to się później jakoś, no nie... ta dolegliwość nie ciągnęła i żebyście po prostu były zdrowe, tak. Żeby to przewlekle gdzieś tam nie dokuczało Wam.
No dobrze, moi mili, to tyle. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.